Dziś naszą rozmówczynią jest szczególna kobieta. Kobieta, która jest żywą legendą. Jest jedną z prekursorek kobiecego wspinania w Polsce. Alpinistka, himalajstka i taterniczka. Ma na swoim koncie 2 8-tysięczniki, ale oprócz tego wspinała się w różnych pasmach górskich, zdobywała różne trudne szczyty i co ważniejsze, głównie w damskich zespołach. Ma ogromne doświadczenie górskie, była też partnerką Wandy Rutkiewicz i będzie to dziś dla mnie ogromny zaszczyt porozmawiać o różnicach w himalaizmie kobiecym kiedyś i dziś. I o tym, czy w ogóle prawdziwy himalaizm kobiecy jeszcze dziś istnieje. Serdecznie zapraszam. Witamy serdecznie, dzień dobry. Dobry wieczór już w sumie. Witam, dobry wieczór pani Darii i dobry wieczór wszystkim dziewczynom zainteresowanym tematem. Tak, rozmawiamy dzisiaj o górach, jak zwykle z kobiecego punktu widzenia. Trochę tego pani ma na koncie, pani Ewo. Była pani naprawdę w przeróżnych pasmach górskich i przeróżne trudne drogi po raz pierwszy pani też przechodziła, również zimą w Tatrach, ale nie tylko. I chciałam zapytać, jaka była pani motywacja do wspinania się w tamtych latach? Wydaje mi się, tak jestem nawet tego pewna, że główną motywacją było to, że coś, co robiłam z dziewczynami, pokonywanie trudnej drogi, to jest nasza wspólna praca, to jest praca naszych własnych rąk. Bo ja dużo wspinałam się z chłopakami świetnymi po bardzo trudnych drogach i tam już z dziewczynami, gdybym poszła, byłoby różnie, ale to wspinanie po trudnych drogach z lepszymi chłopakami bardzo dużo mi dało. Przede wszystkim nauczyłam się wielu technik, nauczyłam się mnóstwa spraw. Także to potem zaprocentowało na pokonywaniu trudnych dróg z dziewczynami. Zresztą trudno jest znaleźć dobrą partnerkę, taką partnerkę, która ma podobne plany, podobne marzenia i po prostu je realizować. Także, ale mnie się udało. Zaczynałam z dziewczyną, ze swoją koleżanką ze szkoły. 3 lata chodziłyśmy na drogach bardzo łatwych. Uczyłyśmy się Tatr od początku. Najpierw poznawałyśmy drogę zejściową, różne wycofy z drogi, a potem decydowałyśmy się na pokonanie ściany, filara czy czegokolwiek. Pamiętam, jak długo zwlekałyśmy z mięguszami, bo nie znałyśmy drogi po głazach, drogi zejściowej z mięguszy. I tak było ze wszystkim. Nasz instruktor Bogdanek Jankowski i Jasio Franczuk, oni zabronili nam wspinania na drogach trudniejszych od 4. Czyli uczyłyśmy się tego rzemiosła razem, same przez 3 lata i to mi ogromnie dużo dało. Przede wszystkim teraz może jest to inaczej. Dziewczyny przychodzą w góry już przygotowane w innych sportach. My nie znałyśmy gór turystycznie kompletnie, wszystkiego się uczyłyśmy. No i nauczyłyśmy się wspinać bezpiecznie. No właśnie, bo my teraz mamy bardzo dużo możliwości, mamy siłownie, mamy różne inne dyscypliny sportu i z reguły już jesteśmy powiedzmy sportsmenkami, które wybierają się w góry, ale jak pani się przygotowywała w tamtych czasach do wypraw? Jak wyglądały pani treningi? Proszę pani, ja jeżeli klub wysokogórski organizował jakieś zajęcia w hali sportowej, różne ćwiczenia,
To oczywiście chodziłam na to, ale najlepszym moim trenerem był mój mąż osobisty, że tak powiem. Zawsze jak jeszcze zanim się pobraliśmy, to już się razem sporo wspinaliśmy i ja zawsze mówiłam, że to nie jest partner, tylko mój trener. To mi potem chłopcy przysłali dowcip z przekroju: sprzedam suknię ślubną z trenerem. Tak, ale Krzysiek znany był z tego, że trenował i się do tego przyznawał, bo w moim środowisku wtedy było tak, o ja nie, to, że się podciągam ileś tam razy na jednej ręce, to taki jestem, tak już mam. Natomiast Krzysiek dużo się, oczywiście drążek był w domu, a potem w sypialni była ścianka wspinaczkowa. Natomiast jak ja już zaczęłam jeździć na wyprawy, wtedy byłam, zawsze byłam i jestem małą osobą, ale ważyłam bardzo mało. Ważyłam 44 kilo w czasach, kiedy się intensywnie wspinałam. To ja po prostu musiałam na wyprawach, przed wyprawami się tuczyć, żeby, bo po wyprawie chudłam około 10 kilogramów. I Krzysiek pilnował mojego treningu, przede wszystkim biegałam, to już razem z nim musiałam biegać minimum takie pętelki 5-kilometrowe, a potem wymyślił, on to zresztą robił wcześniej, że trzeba biegać na 10. piętro wieżowca i wypakowywał mi plecak pełen cegieł. Także wcale nie na lekko, tylko biegałam z tymi cegłami, on na górze mi zaliczał i oczywiście zjeżdżałam windą w dół, bo gdybym schodziła, to niekorzystne mięśnie się nadwyrężają i łatwo o kontuzję. Także on pilnował tego, mało tego, że tak powiem, bardzo mnie mobilizował w tym kierunku. Gdyby nie on, pewnie bym tego nie robiła. Ale całe szczęście, że tak było. I udało się. Dało się tak trenować. Były wyniki, tak, rezultaty. I przed każdą wyprawą było tak samo. Bieganie po schodach z ciężkim plecakiem na 10. piętro wieżowca. A jak pani teraz z perspektywy czasu, jak pani patrzy na te wyprawy swoje kobiece, te czysto kobiece, co było największymi przeciwnościami, trudnościami dla kobiet w górach? Proszę pani, na pierwszą himalajską wyprawę pojechałam z dziewczynami pod szczyt K2. Miałyśmy wejść na K2. Kierowniczką wyprawy była Wanda. Wanda była niezwykle sprawna organizacyjnie. No, to był rok 82, stan wojenny w Polsce. Wiadomo było, że my w Polsce nie dostaniemy pieniędzy. Wanda zorganizowała płatne prelekcje swoje, do tego to jej podpowiedział Messner, który to już robił z powodzeniem wcześniej. I ona pod okiem Messnera miała te prelekcje, zbierała pieniądze na babskie K2. I tak po kolei pukała do sponsorów. Oczywiście wszystko miało taki efekt, że my na K2 miałyśmy tak, żywność z Francji, marcepany, przeróżne frykasy, ja się czułam, czekolady szwajcarskie, ja się czułam, jakbym ja jadła ciastko z kremem, a moje dziecko postną bułkę. To naprawdę było coś niesamowitego. Mało tego,
zawsze my Polacy na Zachodzie kupowaliśmy sprzęt, bo tego sprzętu nie było w Polsce. Sprzęt był robiony przez przeróżnych rzemieślników, ale był gorszej jakości. Przywoziliśmy haki z Zachodu, pokazywaliśmy, jak mają wyglądać, tak i takie robili nasi rzemieślnicy. I Awanda zorganizowała, słuchajcie, coś niesamowitego. Pierwsze Gore-Texy, pierwsze Polary, pierwszy raz to miałam na grzbiecie i słuchajcie, zamienić Ortaliona, też szytego prywatnie w domu, na prawdziwego Gore-Texa, to było coś niesamowitego. No już nie wspomnę o zwykłych Polarach, gdzie pamiętam, że na wschodzie, na przykład w hotelu w Delhi, w ten sposób odróżniano alpinistów, że byli w Polarach, bo tylko alpiniści, himalaiści nosili wtedy Polary. Teraz już mają, Polary mają wszyscy. Tak. Ale i właśnie kończąc wątek, Wanda zorganizowała wszystko na to K2. I tak było z kolejnymi innymi moimi wyprawami, ale były też wyprawy, na które my pracowałyśmy na robotach wysokościowych. No już nie będę opowiadać, że nie były to łatwe roboty przy wykorzystywaniu technik alpinistycznych. Ja pamiętam przed wyprawą w Himalaje Garhwalu z dziewczynami pracowałyśmy w fabryce domów na tak zwanym ćmoku, to się nazywało. Każda z nas miała na linie obstukiwać betonowy skruber. No strasznie ciężka fizycznie praca. I słuchajcie, myśmy się podzieliły, każda dostała swój skruber, a pod nami byli nasi fani. Po prostu pracownicy leżeli na zielonej trawce pod skruberami i patrzyli, która z nas pierwsza się upora i mieli swoje faworytki. Oni nic nie robili. A potem się pytają męża Aćki Łukaszewskiej, panie, czemu te dziewczyny tak ciężko pracują? Bo zbierają pieniądze na wyprawę w Himalaje. W Himalaje takie małe kobitki? Niemożliwe. Także takie, tak, i też jak z nami była Ruda, taka świetna dziewczyna i dostała takich zakwasów, że nie była w stanie się uczesać i pierwsza zeszła z tego skrubera. Robotnicy byli zawiedzieni, że ona zeszła. Także oni mieli swoje tam typy, że tak powiem. A ja pamiętam, Ruda tak siedzi, rozczesuje włosy i mówi, kurczę, ja jeszcze mam kożuszek, chyba go sprzedam i nie będę tyle pracować. Także to z tym sprzedawaniem rzeczy na wyprawę, pamiętam jakiś czas Wanda miała takie piękne zdjęcia w czerwonych, dużych koralach. Gdzieś po jakiejś cioci dostała. I kiedyś tak nie widzę tych korali. Ja mówię, Wanda, co się stało? Takie piękne były. Ona mówi, na mangę poszły. Także w różny sposób zbierałyśmy pieniądze. Ważna była idea. No właśnie, bo tak pani mówi o tym dofinansowaniu wypraw i też z tych różnych historii wiemy, że PZA nie przyznawało na tyle środków, ile mogło kobietom, bardziej wspierali męskie wyprawy. Chciałam zapytać, czy pani uważa, że gdyby to wsparcie było większe finansowe, ale też mentalne wśród mężczyzn i wśród PZA,
To czy w tamtych czasach bardziej rozwinąłby się himalaizm kobiecy w Polsce, czy i tak nie było tyle chętnych i uzdolnionych kobiet? Wie pani, to trudno tak gdybać, a myśmy kiedyś doświadczyły tego, że my na wyprawę w Himalaje jako kobiety z Urzędu Miasta Łodzi dostałyśmy jakieś pieniądze. Po nas poszli chłopcy, nie dostali ani złotówki. No, no baby poszły i dostały. Czyli czasami, no Wandy urok osobisty bardzo dużo działał. To już kiedyś chłopcy powiedzieli, gdyby to była paszczura, to by nic nie dostała nigdzie. Naprawdę. Także tak to było. A z tymi dziewczynami chętnymi, no jakoś wtedy były. No były i niestety się wykruszyły. No była rewelacyjna mrówka na przykład. Tak. Do Wrocławia Miodowicz-Wolf. No, no świetnych kilka dziewczyn było. No właśnie, teraz tych kobiet się mniej wspina w Himalajach. Przede wszystkim Polek, bo my mamy bardzo mało kobiet w Polsce, które są zainteresowane ośmiotysięcznikami. I chciałabym zapytać tak z Pani perspektywy, jak Pani to obserwuje i widzi, jak Pani myśli, dlaczego w dzisiejszych czasach teraz, chociaż mamy niby łatwiej, prawda, mamy łatwiejszy dostęp do gór, sprzęt i wszystko, to jednak ten himalaizm kobiecy w Polsce się za bardzo nie rozwija. Proszę Pani, to zależy przede wszystkim od tego, jakie kto ma priorytety w życiu. I jeżeli no jak nie chcę wyjeżdżać, to znaczy nie ma motywacji. Ale muszę zaznaczyć, że ten himalaizm obecnie to nie są moje góry, to nie są moje Himalaje. I ja bym chyba nie chciała działać w dniu dzisiejszym, ponieważ to jest himalaizm mocno komercyjny. Bo chciałam zapytać. My Polacy oczywiście korzystaliśmy z tragarzy, którzy donosili nam ładunki do bazy. Już nie mówię, co to było pod K2, strajki tragarzy i Wanda negocjująca z nimi warunki, zaczynająca od słów. My też pochodzimy z biednego kraju. Doskonale was rozumiemy, ale swoje, że tak powiem, potrafiła wynegocjować. W każdym bądź razie teraz, no tak jak to obserwuję, to tragarze są nie tylko po to, żeby donieśli ładunki do bazy, ale są na przykład szerpowie wysokościowi. Takich szerpów nigdy polskie wyprawy nie miały. Ja pierwszy raz się zetknęłam z takimi chłopakami, szerpami, na wyprawie kobiecej, którą zorganizowały Austriaczki. Była to wyprawa pamięci Wandy Rutkiewicz rok po jej śmierci. I to była jedyna wyprawa, na której ja uczestniczyłam. Pamiętam, że byłyśmy z Wandą na wyprawie pod Makalu z Japończykami. I oni oczywiście mieli szerpów również do pomocy, wynoszenia ładunków na górę. Nosili za nimi butle z tlenem. My oczywiście bez tlenu, bo kto by te butle wyniósł? Nie miałyśmy na to siły. I że tak powiem, w ostatniej chwili byliśmy tuż przed uskokiem wyprowadzającym na wierzchołek, załamała się pogoda, zaczął pruszyć z lekka śnieg. No w każdym bądź razie
wszyscy zeszliśmy. Potem próbowałyśmy jeszcze z Wandą schodzić, ale Japończycy wszystko polikwidowali, bo to nie dla nich, samurajów, byłoby to, że oni szli z tragarzami, a my na lekko same i jeszcze wyjdziemy na szczyt. To już byłby duży dyshonor. Także spotykałyśmy się, że tak powiem, z różnymi reakcjami, ale tak było. No właśnie, czyli ta różnica między himalaizmem kiedyś, a teraz kobiecym, o ile w ogóle można powiedzieć, że ten kobiecy himalaizm dzisiaj w ogóle istnieje, czy ten prawdziwy himalaizm, czy on w ogóle jest, bo tak jak pani mówi, głównie w tej chwili to jest komercja. Panie same nosiły wszystkie swoje ciężary. Chcę dodać, że my wychodziłyśmy z bazy obarczone ciężkimi plecakami, żeby zaopatrzyć obozy, żeby wynieść namioty, które się postawi. I w ten sposób również budowałyśmy naszą aklimatyzację. Wychodziłyśmy wyżej, o tam różnie, 400-600 metrów wyżej, stawiałyśmy obóz pierwszy, namioty. Tam obowiązkowo przespana noc, zejście na dół. Czyli już jest aklimatyzacja do konkretnej wysokości. I tak metodą ząbków piły coraz wyżej, w ten sam sposób. I jak to się mówi, dawałyśmy sobie radę bez tragarzy. A mało tego, nieraz poręczowałam drogę, to i wszystkie to robiłyśmy, bo kto miałby nam zaporęczować? Pamiętam, jak byłyśmy na Gaszebrumie pierwszym z Wandą, a chłopcy byli na Gaszebrumie drugim. My wchodziłyśmy na tą jedynkę, to jest bardzo trudna technicznie góra, a Gaszebrum drugi normalną drogą jest bardzo łatwą górą. Nieważne, w każdym bądź razie razem szliśmy do przełęczy, potem chłopcy na lewo, panie na prawo. I tam po kolei zaczynałyśmy z Wandą sobie poręczować poszczególne odcinki. A na dole razem z nami w bazie była wyprawa koreańska. Koreańczycy, jak zobaczyli, że my mieli najpierw robić nową drogę na tego Gaszebruma pierwszego, ale zobaczyła, że my rzeczywiście zakładamy obozy i poręczujemy i poruszamy się powoli do góry, zmienili plany. Poszli po naszych linach. Pamiętam, że jak w tym dniu ataku szczytowego, to spali nad nami kilkaset metrów, my ich rano minęłyśmy, za chwilę patrzę w dół, a tam powolutku już pierwszy Koreańczyk jest przy nas. Drugiego dziwnym trafem nie widziałam. I tak, akurat tam było tak, zaczął wiać strasznie silny wiatr. Więc ja cały czas torowałam. To było partia torowania w śniegu. I radio, telefon niosła Wanda z plecaku, w plecaku, która była za mną jakiś tam kawałek z tyłu. Koreańczyk do mnie doszedł. Ja mówię, słuchaj, daj mi swój telefon. A on mówi, że nie. Ja mówię, słuchaj, ja tu rządzę, bo ja prowadzę. I ty nie masz nic do gadania. Wyciągnął z plecaka i mi dał. A sprytni Koreańczycy nastawili sobie na częstotliwości radiowe naszej bazy. Więc ja spokojnie się porozumiewałam z tego ich telefonu. I proszę sobie wyobrazić,
że jak byłam na szczycie, to naprawdę straszliwie wiało. I za takie dobre pół godziny przyszedł Koreańczyk. Za chwilę przyszła Wanda. Dzwonię do bazy i mówię: hej, hej, jestem na szczycie, chłopaki. O Boże, ja to w tej chwili mam w uszach ten pisk radości w bazie. Pisk radości. I za chwilę, bo ten wiatr się wzmagał, mnie zaczęły usta sinieć i miałam zmrożone. Już z trudem rozmawiałam. O Boże, oni krzyczeli: nie czekajcie na Koreańczyków, schodźcie. A tego drugiego Koreańczyka cały czas nie było. I my potem z Wandą uratowałyśmy życie temu Koreańczykowi, który z nami przyszedł, a dopiero niżej okazało się, że tamten Koreańczyk... Ja pamiętam, Wanda mi pokazała takie wielkie pola śnieżne i mówi mi: Ewa, tymi polami spadają ludzie z góry. I on tam poleciał, tamten drugi Koreańczyk. I nic mu się nie stało. Oni rozstawili powyżej naszego obozu duży namiot, w którym oczywiście jeden biwak zaliczyłyśmy po drodze, gdzie ten Koreańczyk właściwie krzyczałyśmy do chłopaków, co mu dać, żeby to krzyki były jedne: zostawcie go i schodźcie na dół. I w sumie ja mu dałam, no co ja mu mogłam dać, albo witaminę C, albo aspirynę. W każdym bądź razie jakoś tak ożył, ponieważ ja wymagałam, to znaczy wymagałam na Wandzie i prosiłam, zawsze miałyśmy cieniutką linę króciutką przy wejściu na sam szczyt. Bo ja zakładałam, że mogła się zdarzyć jakaś szczelina, coś, co wymagało asekuracji, a wtedy lina no, może ratować życie. I potem, mając tą krótką linę, musiałyśmy jeszcze uwiązać tego Koreańczyka. I była taka kolejność: jedna z nas schodzi, zakłada stanowisko, druga jest na drugim stanowisku na górze, Koreańczyk w międzyczasie wypuszcza się Koreańczyka, on schodzi na dół. I tak było właściwie cały czas. Raz Boże, patrzę, a jego nogi mi wirują w powietrzu, odpadł. I ja po prostu za chwilę w pasie, bo do uprzęży był mojej wpięty, poczułam taki ucisk, że zwymiotowałam, no bo to miałyśmy trzy biwaki na górze, powyżej 7000, bez jedzenia i bez picia. I tak powoli jakoś on doszedł do siebie, doszliśmy do namiotu Koreańczyków. Słuchajcie, obłęd, herbata, jedzenie. No nie było nic przyjemniejszego wtedy. Coś pięknego. Pięknie. Panie bohaterki. No tak wyszło. Ale to jeszcze powiem jedną dykteryjkę o Wandzie. Co było schodząc z K2, z Gaszebruma pierwszego. To jest Hidden Peak. I polskie wyprawy zawsze były niezwykle ekologiczne. Myśmy wyrąbywali wszystko z lodu, ze śniegu, ze skały, co się dało wyrąbać, bo to był sprzęt, którego w Polsce nie było. Więc tak jak do góry ja uważałam, żeby nie nieść za ciężkiego plecaka, bo bym się zajechała, już wiedziałam, co mogę nosić, a na dół ładowałam bez opamiętania.
pamiętam, że kiedyś taki mój plecak ważył 30 kilo. W bazie chłopcy zważyli. Jeżeli tylko mogłam się podnieść tylko z czworaków albo z czyjejś pomocy, jakoś tam schodziłam. I pamiętam, że też takie objuczone mamy te plecaki. Z ostatniego obozu miałyśmy już zejść do bazy. I Wanda mówi tak, jeszcze są śmieci do wzięcia. Ja mówię, Wanda, no ja już nie mam siły dołożyć. Ona mówi, podpinaj czekany. Czekany to ktoś weźmie, a śmieci nikt nie weźmie. I to są słowa Wandy. Pięknie. Także my dołożyłyśmy sobie oczywiście te śmieci i cenny sprzęt zostawiłyśmy. Zeszłyśmy jeszcze trochę i proszę sobie wyobrazić, przyszedł do nas Józio z bazy, nasz kolega, Józio Gościk. I ja wtedy powiedziałam Józiowi, że ja się czuję, jakbym na lodowcu dostała kwiaty cięte od ciebie. Bo to był taki przepiękny gest. On nas odciążył z tych worów. Naprawdę, no potem na dole w bazie widać było, jakie byłyśmy zmęczone. No w każdym bądź razie na Gaszebrumie pierwszym prowadziłam taki wyciąg, tak trudny, mikstowy, skała, lód, powyżej 7000, że ja się w takich trudnościach, na takiej wysokości w życiu nigdy nie byłam. Pamiętam, że jak Wanda to przeszła, to mnie uściskała, bo to było naprawdę trudne. Tak. No i tak było. Dobrze. Ja tylko też przypomnę wszystkim pozostałym, że jak ja się wyczerpię ze swoich pytań, to będę zadawać też wasze pytania, moi drodzy, więc piszcie pytania. Ja tutaj staram się to śledzić, wszystkie komentarze i je będę później czytać. Pani Ewo, a jak było z tą dyskryminacją kobiet ze względu na płeć? Czy ona była i to stereotypowe traktowanie kobiet? Jak wyglądała ta kwestia w latach 70? Proszę pani, pani Dario, przede wszystkim to można rozszerzyć niejako na wszystkie góry, ale to co ja mogę z mojej, to znaczy moje partnerki, tak samo Wanda, jak i Duśka Wach, czy inne, wszystkie dbałyśmy bardzo o siebie, pilnowałyśmy tego, jak wyglądamy, bo wiedziałyśmy o tym, że chłopaki bardzo szybko przyczepiają łatki typu babo chłopy, konie i inne. To już o tym wiedziałyśmy, ale na przykład na jakimś filmie jest zdjęcie z drugiego obozu na K2, jak Duśka maluje rzęsy. A potem Duśka robi na drutach czapkę dla córeczki Nataszki. Także takie różne babskie rzeczy uprawiałyśmy. I że tak powiem, oni się już do tego przyzwyczaili. Ja oczywiście powiem, że ja na dole w Tatrach, to zdarzało mi się, że przed wspinanią się malowałam, nie zawsze, ale często, już na pewno na taborisku. Co w jakiś sposób to wszystko zamykało im pyski, że tak powiem. A oprócz tego robiłyśmy naprawdę trudne, na przykład zrobiłyśmy z Duśką Heinricha Chrobaka. To jest droga na Kazalnicy, bardzo trudna. My zrobiłyśmy ją jako pierwsze w babskim zespole i na dodatek w czasie podobnym do najlepszych zespołów męskich. A to już jest ważne. I no właśnie, tylko co na to mężczyźni? Tak, co na to mężczyźni? Czy nie było tej dyskryminacji ze względu na płeć od mężczyzn?
Wie pani co? Oni... Potem się zaczęła era, pierwsza kobieta na danej drodze. Ja tak na przykład byłam pierwszą kobietą na... W tamtych czasach najtrudniejszej drodze klasycznej w rejonie Morskiego Oka, na Kurtykówce, na Małym Młynarzu. Bardzo trudna droga. Pierwsze babskie przejście. No i chłopcy mówili, szkoda, że nie jestem babą, bo bym miał pierwsze babskie, czy pierwsza kobieta. No bo potem to były pierwsze zimowe na przykład przejścia w Tatrach różnych dróg. Także czyli to tak się, pytanie, że tak powiem. Ale jakby takiego gorszego traktowania przez mężczyzn panie nie odczuwały. Nie pani, co ja osobiście nie mogę powiedzieć. O mnie ale, wszyscy dbali. Ale to ja może przede sobie wszystkim, zapytam. Przede wszystkim, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, ale tak, miał mnie pod opieką mój mąż. I rzeczywiście on, mało tego, gdzieś, gdzie ja bym wymiękła, to on mnie motywował. Tak samo inni chłopacy jakoś tam się martwili, ale proszę mi wierzyć, że nawet w 74 roku, kiedy miałam taki rzeczywiście dobry rok, pierwszy dobry rok po trudnych drogach w rejonie Morskiego Oka, to nawet miałam takiego wielbiciela, który mi schował buty wspinaczkowe. No, bo to do tego się posunął. Także, jakoś tam było, oni na nas czekali, ale to na tej samej zasadzie myśmy czekały na chłopaków, jak wracali z trudnych dróg, zimą na przykład. Ja pamiętam, że kiedyś po Marka Kęsickiego, jak on schodził z pierwszego przejścia Wielkiego Zacięcia, wyszłam pod kazalnicę z gorącą herbatą. I słuchajcie, co ja widzę. Marek z jednej strony baba, z drugiej strony baba i podpiera się tymi dziewczynami w jakichś kozakach, czyli takie dziewczyny, które wielbiły Taterników. Ja mówię, Marek, przyniosłam ci herbatę, ale nic nie dostaniesz, bo ty masz lepsze źródło. Więc nie dostał. No tak, ale chciałam przy okazji, jeżeli mogę zapytać o samą Wandę Rutkiewicz, no bo jednak Wanda przecierała te szlaki też mężczyznom, była pierwszą kobietą na K2 na Ewereście i trochę tych problemów miała chyba w środowisku. Wanda miała szalenie dużą grupę wiernych fanów. Oni byli zawiedzieni, jeżeli coś jej się nie udało. Ona mówi, Ewa, oni nie mają własnego życia, to żyją moim życiem. Ale Wanda miała też wielu wrogów w środowisku. Zaraz powiem dlaczego. To były problemy natury męsko-damskiej. Wanda była po pierwsze bardzo inteligentną osobą, pięknie zawsze ubraną, dbającą o siebie, piękną, zgrabną kobietą. A jeżeli do tego się doda, że się rewelacyjnie wspinała, to po prostu oni wymiękali. Ja kiedyś powiedziałam, Wandzie to zazdroszczono wszystkiego, zazdroszczono jej nawet marzeń. Bo jak ona wymyśliła swoją karawanę do marzeń, to wszyscy się pukali w głowę, ile ona ma lat, co ona planuje. Wanda miała wtedy 49 lat. To wszystko było logicznie z punktu doświadczenia Wandy przemyślane. I naprawdę dobrze pomyślane. I był to plan, który mógł się zrealizować. Przede wszystkim ona
mnie pierwszej zaproponowała partnerstwo, żebyśmy razem poszły na te brakujące jej 8-tysięczniki. Ale ja miałam małe dziecko i żeby, bo Wandy plan był taki, żeby w Himalaje pojechać na 2 lata, to ja bym musiała to dziecko na 2 lata zostawić. I Wanda postanowiła brać chłopaków z Polski. I tu uważam, tkwił pierwszy błąd Wandy. Mianowicie ona brała Polaków i ta współpraca się jakoś, różne były powody, ale nie układała. Natomiast ja mówiłam Wandzie, słuchaj, weź sobie szerpę, zapłać mu i będziesz miała problem z głowy. A ona mówi, nie, ja chcę pomóc w ten sposób również Polakom. No i tak pomagała on. Mhm. Także ona była idealistką. No tak, i przez to też trochę tych problemów z mężczyznami potem miała w środowisku z tego. No bo ja mówię, co jej zarzucić? Piękna kobieta, rewelacyjnie się wspinająca, mająca dużą wiedzę, a mianowicie była na tyle inteligentna, że się potrafiła odszczekać we wszystkim i wykłócić. I to jej bolało. Tak, jak trzeba było jeszcze znaleźć finanse. Ale do tego doszło, że jeden z chłopaków powiedział, Alek Lwow zresztą, że w Polsce istnieje himalaizm męski, himalaizm kobiecy i Wanda Rutkiewicz. Czyli trzy różne rzeczy. Proszę, kolejna kategoria, tak. Tak. Trzecia kategoria. Tak. I pani wspomniała właśnie o swoim synu i chciałam przejść tak delikatnie do tematu macierzyństwa, bo sporo osób uważa, że macierzyństwo w Himalajach ciąży, że jest przeciwnością i trudnością, ale pani uważa wręcz przeciwnie, że macierzyństwo dodaje skrzydeł, mało tego, myślenie o dzieciach pomagało panią w górach i mimo swojej pasji zdecydowała się pani na macierzyństwo. To nie był dla pani problem zostawiać dziecko i dalej się wspinać, ale jak to odbierało środowisko i społeczeństwo w tamtych czasach? No, więc to była dla mnie bardzo trudna pod względem moralnym kwestia. Mianowicie ja zostawiałam synka. Jak pojechałam na K2, to ja pojechałam na babskie K2, a mój mąż pojechał na K2, którego kierownikiem był Janusz Kurczak. Mój synek został z moimi rodzicami, których uwielbiał, więc tam się jakoś tam z nimi, to znaczy był we Wrocławiu u nich. Jak wróciłam, on miał 2 latka, to wiecie co, on mi się tulił do nóg i mówił na mnie pama, połączenie pani z mamą. Natomiast jak już potem zaczęłam częściej jeździć w Himalaje, czyli były to wyjazdy często 3-miesięczne, no zawsze po każdej takiej wyprawie wracałam jak matka zbrodniarka i tak się zajmowałam dzieckiem, że brałam Ryśka ze sobą i dwójkę, trójkę jego kolegów i jechaliśmy oczywiście nad wodę albo nad Morze Bałtyckie. Ja byłam jak matka 5 dzieci, ale się jakoś wydawało mi się, że, bo tak samo ze mną mógłby się trochę nudzić, a z kolegami było świetnie. Także tak nadrabiałam. Ja pamiętam, że wtedy naczelnik GOPR-u Piotrek Malinowski znał te moje problemy i mówi mi, Ewa, ważna jest zrealizowana matka, a nieszczęśliwa matka to nieszczęśliwe dziecko. No więc mnie oczywiście wygodnie było sobie to
przyjąć. No, ale tak było, tak. I panie na wyprawach, jakby myśl o dzieciach panią pomagała? A tak, nosiłyśmy zdjęcia swoich dzieci, oglądałyśmy je. Mało tego, była nawet dziewczyny, które nie miały dzieci, mówiły: pokaż no tego rysia swojego, niech ja popatrzę. Albo na przykład, pamiętam, wtedy wspinałyśmy się w Andach peruwiańskich, przyjechaliśmy pod Huascarán, największa tam góra. I słuchajcie, rozbiłyśmy bazę i tam z drogi, na którą my chciałyśmy iść, bez przerwy waliła się lawina seraków. I te bryły lodu leciały w dół właściwie obok naszej drogi. My próbowałyśmy zaobserwować, kiedy ten serak się wali, czy jakaś systematyczność w tym jest. Nie dało się nic uchwycić. Zdecydowałyśmy się iść. Wcześniej dowiedziałyśmy się, że na drodze, na którą my się wybieramy, był wypadek, cały zespół wspinaczkowy odpadł od ściany, oczywiście zginęli dwaj. I my troszeczkę zmienię, bo trzeba powiedzieć dlaczego. Okazało się, że wtedy tamten lód, śnieg był jak pumeks, po którym czekan wbity osuwał się w dół. To są góry blisko równika i tam nie ma takiego lodu, jaki bywa w Alpach czy bywa w Himalajach. Trzeba troszeczkę inne metody asekuracji stosować. Więc my już wiedziałyśmy, że nie będzie różowo i wymyśliłyśmy, że zrobimy tuż obok nową drogę. 11 dni się wspinałyśmy. Przepraszam, ja przerwę Pani Ewo, ale pod tym serakiem trzeba było przejść. Oj, uciekłam, tak? No właśnie, i tracimy obraz, tak. Trzeba było przejść. Boże, to była wyprawa polsko-czeska. Były z nami dwie Czeszki. Jedna taka świetna, Zuzana Hoffmanowa, Blanka Nedwiedzicka. I one się żegnają przed przejściem między tymi bryłami lodu, które niedawno spadły. Oglądają zdjęcie Kuliszka Zuzany. Kuliszek to jest chyba po słowacku czy po czesku chłopczyk. I tak oglądają Kuliszka, chowa Zuzana do kieszeni i szybciutko przemyka pod serakiem. Za chwilę my trzy robimy to samo. Słuchajcie, ledwie usiadłyśmy i on poleciał, ten serak. A to bryły lodu, jak ja mówię, jak kostki, jak kioski ruchu leciały. W każdym bądź razie potem zaczęła się droga, wcale niełatwa. 11 dni miałyśmy, 11 biwaków, miałyśmy namiot malutki, w którym miałyśmy na siedząco wszystkie pięć biwaki mieć. Ale był taki pion, że tego namiotu nigdzie się nie dało rozbić. Jak się przemoczyłyśmy pierwszego dnia, tak śpiwory nam nie wyschły do końca drogi. I tak, że tak powiem, bardzo trudne odcinki były. I na koniec, po 11 dniach, zobaczyłyśmy słońce,
a nas obserwował nasz wyprawowy lekarz Darek Biernat i byłyśmy na szczycie. Później opisałyśmy tą drogę, nazwałyśmy ją Ladies Holidays. I słuchajcie, do tej pory się chłopaki nabierają, że pójdą na fajną, łatwą drogę. I tu się niestety czeka ich duże zdziwienie. To już ja dostawałam takie listy, że ta droga to jest bardzo trudna. No potem i nawet nasi koledzy docenili. Dostałyśmy za to srebrne medale mistrzów sportu. Pamiętam, że złoty medal dostał Jurek Kukuczka razem z nami, a my dostałyśmy za to srebrne. A Wanda powiedziała, bardzo to wysoko oceniła i powiedziała, że takiej samotności, jak my tam miałyśmy, to nie ma nawet w Himalajach. Bo jednak jest inna łączność i bywa. A tu było właśnie tak. No także... A ja od mojego męża w międzyczasie, wiecie, jaki liścik dostałam? Twoje zupy w słoiczkach się skończyły. No, także to my kobiety tylko takie liściki możemy dostawać. Czas wracać do domu. Tak. Pani nam troszeczkę znowu uciekaj, jakbym mogła prosić o w prawą stronę troszeczkę, O, super. Pani Ewo, a wracając do tej kwestii jeszcze macierzyństwa, to chciałam zapytać, jaka była pani relacja z synem? Nie miał pretensji, jak on widział pani pasję? Był jeszcze malutki, miał jakieś 4-5 lat i znowu jakaś tam wyprawa mi się szykowała. I mówię, słuchaj Rysiu, mam problem, szykuje się taka wyprawa, no chciałabym na nią pojechać, a powiedz, co ty o tym sądzisz. On tak odszedł, spojrzał na mnie i mówi, co ja ci tu będę mówił, ty i tak pojedziesz. Okazał się mądrzejszy ode mnie, bo ja faktycznie pojechałam. Ale okazuje się, że on oczywiście miał ten dyskomfort, że mnie nie było, albo był z ojcem, albo był z dziadkami. A ja pamiętam, że wszyscy koledzy wspinający i koleżanki to były jego ciocie. Oni się z nim, chłopcy się z nim bawili w Lego, grali w piłkę. I jak ja mu potem przypominam, przecież ich znasz, to oni się z tobą bawili. A oczywiście jak był malutki, mój mąż poszedł z dzieckiem w wózku na spacer. I wiecie co? Biegł i dziecko wypadło z wózka. Więc tak oni też potrafią, że tak powiem, dopilnować. A pamiętam, że jak wtedy Rysiek miał 10 miesięcy, pierwszy raz dostałam pozwolenie na wyjazd w Tatry. I wtedy dojechałam do Duśki, zrobiłyśmy tego Heinricha Chrobaka. I ja to ciągle mówiłam, że brakuje mi jakiejś poręczy wózka. Mąż zabrał dziecko w skałki i słuchajcie, jak już przyszedł w te skałki, rozbił namiot, okazuje się, że nie wziął dla dziecka żadnych zabawek, drobiazg dla malutkiego dziecka. Zawiązał mu pętelki, na pętelki nanizał karabinki, dziecko przesuwało karabinki. Miał wtedy 10 miesięcy. Dzwoniły, więc mu się to podobało. No i że tak powiem, jakoś dziecko wyrastało. Jak był malutki, to myśmy go zabierali i śpiworek miał z kurtki puchowej i bardzo się w nim mieścił i było mu cieplutko.
A potem, jak już wyrósł, to pełno dzieci, różnych rodziców wspinających, a to Maciek Fijałkowski, to tworzyły takie watachy małych dzieci, co to robili, robiły sobie zjeżdżalnie na piasku, na tyłkach, na liściach, w tumanie kurzu. No ale tak się bawiły. Także różnie to było. To samo było z nartami. Kiedyś mi rzucił nartami, bo powiedział, że a, właśnie dlaczego też biorę mu zawsze kolegów. Jak zabierałam go do na halę gąsienicową, żeby zjeżdżać z Kasprowego. Pamiętam, był malutki. Przyszliśmy na stację kolejki, tam był znajomy chłopak i ja mówię, wiesz co, usadź go, bo wtedy jeszcze były siodełka. Usadź go jakoś na siodełku. On zatrzymał kolejkę, na górze im powiedział, że jedzie znajome dziecko i potem, żeby zrobili tak samo. I wjechaliśmy na górę i za chwilę on patrzy, widzi zabudowania, pyta się, mamusiu, co to za zameczek? Ja mówię, restauracja, głodny jestem. Poszliśmy do tej restauracji, a tam wtedy panowie byli w garniturach, białe koszuli, jakieś takie białe obrusy. On taki oniemiały się ogląda, bo przyzwyczajony do schronisk i mówi, mamusiu, to chyba Bułgaria, bo wszystkie dzieci wyjeżdżały do Bułgarii wtedy i to był jakiś taki szczyt luksusu. Poszliśmy zaraz do Goprówki i poprosiłam jednego chłopaka, żeby z Ryśkiem małym, bo on sobie radził na nartach, ale żeby z nim, no z Kasprowego, to trzeba jednak jakoś pokierować dzieckiem, żeby z nim zjechał. On go jakoś wziął z tyłu i za chwilę słyszę, wujek szybciej, piskliwy głos mojego dziecka. A musiałam zabierać kolegów dla Ryśka, bo jak ja zjeżdżałam z Kasprowego, to bez przerwy kogoś spotykałam. No i gadałam. A on się nudził. To potem jak brałam kolegę, to zaraz nie zjeżdżali na nartach tak zwyczajnie, bo to było nudne. Robili sobie skocznie i zjeżdżali z tej skoczni. Także to cały czas się coś działo. A poza tym jeszcze wracając do macierzyństwa, to na przykład Wanda sobie bardzo ceniła matki, bo mówi, że jednak one są bardziej odpowiedzialne w górach, bo jednak myślą o dzieciach. Rzeczywiście ja tak. Ja nas, że tak powiem, na swój sposób starałam się to mu wynagradzać, ale jak się potem okazuje, bo różne dziewczyny, dziennikarki się dopytywały Ryśka, czy jak on to pamięta, czy pamięta jakieś złe chwile. Nie, właściwie to on nic złego nie pamięta, no bo był w fajnym towarzystwie, a to z ojcem, a to z dziadkami, których uwielbiał, a to z wujkiem, z kimś tam, także notabene był, którzy go bardziej, mówię o dziadkach, rozpuszczali niż ja. Także jemu więcej wolno było. On jak przyjeżdżała babcia Jadzia, to babcia się pytała, Rysiu, co byś zjadł? On podnosił oczy do góry i mówi, pierożki z jagodami. Babcia mówi, zaraz. I za chwilę były gotowe pierożki. No ze mną takich luksusów nie miał, na pewno. Nie miał, no tak, to wręcz się cieszył. Ja tylko przypominam, że możecie zadawać pytania, kochani, bo tutaj Lidia zadała pytanie, czy tak samo syn kocha góry jak rodzice. Więc mój syn poszedł, to znaczy
na wspinanie nie zaskoczył. A jak miał 7 lat, poszliśmy drogą przez płytę na mnicha i słyszę za chwilę: mamusiu, co tu tak płasko? A on widział zacięcia skalne, no i tam trzeba mu było podpowiedzieć. I jest potem zdjęcie na wierzchołku mnicha, uśmiechnięty, ale łezki na policzkach są, więc było to dla niego przeżycie. Także był na mnichu, jak miał 7 lat. Potem w międzyczasie często wychodziliśmy, a to na rysy. Ja mu zawsze mówiłam: pamiętaj, musisz chodzić na nóżkach, nie używać rąk. Za chwilę, Boże, tym cieniutkim, przenikliwym głosem krzyczy: mamusiu, czemu ten pan idzie na czworaka? No ja się tylko oglądnęłam, bo za chwilę ten pan by nam, że tak powiem, czymś przyłożył, bo on wiedział, że na czworaka się nie chodzi. A tam były takie jakieś skałki, coś tam było łatwego. Potem mąż go zabierał w Dolomity, wspinał się z nim po piątkowych drogach. Rysiek podobno bardzo dobrze sobie radził, wspinali się w Himalajach. A i wszedł potem z nim na Mont Blanc. Rysiek wszedł i prawie 2 dni po tym Mont Blancu spał i powiedział: mamusiu, chodzenie po wysokich górach jest męczące. Wspinaczem i himalaistą nie został. Nie został himalaistą, ani nawet wspinaczem. Narty mu zostały. No teraz oczywiście jeździ na desce. No bo teraz deska jest, że tak powiem, bardziej... No ja jeździłam na nartach, nie jeździłam na desce. Tak, bardziej modne. Także nie poszedł w nasze ślady. A mało tego, on już jako malutki chłopczyk, zauważyłam to, jak on budował grupę swoich kolegów, bliskich kolegów, przyjaciół. On posiada bardzo dużą łatwość nawiązywania kontaktów. Ja to nazywam również pewnym rodzajem inteligencji emocjonalnej. I na przykład dlatego on się chciał oddzielić od mojego całego środowiska, a mieć swoje. Co myśmy potem uszanowali. Ja pamiętam, że Rysiek zrobił kursy i został sędzią piłkarskim. No Rysiek mówi kiedyś: wiecie co, wam to się może nie podoba, że ja jestem sędzią piłki nożnej. A Krzysiek był z niego bardzo dumny. Jeździliśmy na te mecze, które on sędziował. Także to tak, no musiał coś swojego wprowadzić. No i tak jest do teraz. Dobrze. Kochani, ja już powoli wyczerpuję się ze swoich pytań, także to jest ten czas, kiedy możecie pisać, to zadamy, bo już godzina minęła, ja nie chciałabym też za dużo czasu pani Ewie zabierać. Ja chciałam na koniec tylko zapytać pani Ewo, bo ja zdaję sobie sprawę, że pani ma też problemy zdrowotne i nie do końca ma pani możliwości, ale wraca pani tak dla siebie czasem w Tatry, w góry, żeby tam poczuć znowu aurę górską, tak spacerowo, turystycznie? Więc od razu odpowiadam. Na wszelkie spotkania, na przykład łojantów, czy różnych, no w przypadku mojego pokolenia, to już mogę powiedzieć, seniorów, ja przyjeżdżam i to jest dla mnie szalenie ważne. Ale na przykład już z łysej, co byłoby kiedyś dla mnie nie do pomyślenia, ale za każdym razem odbiera mnie transport goprowski,
choć jak mówiąc słowami mojego dziecka, nic mi się nie stało. I zawozi do Morskiego Oka. Ja po tym dźwiganiu ciężkich worów wyużywały mi się stawy biodrowe. Mam problemy, jedno biodro mam po operacji, na drugie biodro czekam, ale pandemia skomplikowała wszystko. Także tak to wygląda. A chciałam jeszcze powiedzieć jedno, że jak tak właściwie po śmierci Wandy straciłam taki wielki power do gór, to wiecie co odkryłam? Odkryłam jogę i strasznie dużo spraw podobnych do emocji na wspinaniu odkryłam w jodze. Joga to nie jest taki zwykły fitness, machanie rękami, nogami, ale różne wytrzymywanie różnych asan na czas, niektóre są nawet prawie siłowe i ta maksymalna koncentracja na wykonanie danej rzeczy, to przypomina koncentrację na wspinaniu. A pomógł mi wejść w tą jogę instruktor jogi, chłopak, którego znałam z klubu. I on się wspinał i on doskonale wiedział, mówił, musisz, wytrzymasz. I tak mnie mobilizował, że tak powiem, stał nade mną, ja stałam na rękach, a ja musiałam wytrzymać. I to było, to odkrycie jogi było dla mnie rewelacją. Ja ćwiczyłam wszędzie, ćwiczyłam w ogródku, w sypialni, gdzie się dało. Także trochę co, a tym bardziej ja jakieś 11 lat temu miałam poważnego nowotwora, wycięto mi całkowicie żołądek i już jestem inna, że tak powiem. No to właśnie wszyscy piszą, Pani Ewo, jaka jest Pani niesamowita, jaka jest Pani niezwykła, jak Panią się bardzo dobrze słucha, wszyscy są zachwyceni tymi takimi prawdziwymi historiami, których no, nie słyszeliśmy w takich szczegółach do tej pory, a nie było nam dane żyć też w moim pokoleniu, w Państwa czasach, więc dla mnie to również są bardzo ciekawe, fascynujące historie. Moglibyśmy ich jeszcze słuchać i słuchać, ale już godzina minęła, ja nie chciałabym też Pani więcej czasu zabierać. Ogromne podziękowania tutaj i ode mnie, i jak czytam od pozostałych naszych słuchaczy i widzów, za wspaniale spędzony czas, za wszystkie fascynujące historie, za to, że Pani znalazła przede wszystkim czas i chęć na rozmowę ze mną i z nami wszystkimi. Bardzo, bardzo, bardzo Pani Ewo, dziękujemy. Tak, moglibyśmy słuchać tego bez końca, naprawdę. Pani Dario, ściskam Panią mocno, ściskam Was wszystkie dziewczyny. Spotkamy się w górach, w Morskim Oku. O, i to jest piękna puenta, żeby to byłoby super, to byłoby niesamowite przeżycie, gdyby się z Panią jeszcze udało spotkać na żywo, spotkamy, a nie tylko online. Właśnie, także nie ma rzeczy niemożliwych. To tylko nasz umysł stawia takie głupie bariery. Musimy je łamać. No tak, to tak się umówmy, że widzimy się wszyscy w Morskim Oku z Panią osobiście. Tu ślę życzenia też od wszystkich dużo, dużo zdrowia, pozytywnej energii, pozytywnego nastawienia. Piękna rozmowa, bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim za obecność, za pytania, za komentarze. Dziękuję Pani Ewo i miłego wieczoru życzę. Dziękuję ślicznie, miłego wieczoru, do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa.